Siema, witam serdecznie. Z tej strony Jacobo. Pokażę Wam dzisiaj serwer dedykowany, jak sobie ustawić na własnym komputerze. Bez płacenia, że tak powiem, na razie niedostępne, jeżeli dla zwykłego użytkownika, tak jak mamy to we farmingu, czy tak w Minecrafcie, czyli serwer postawiony przez stronę hostingową. Na razie mamy tylko dostępne bodajże serwer, który możemy postawić sami w domu. Jeżeli mamy sobie osobny komputer lub na tym, na którym pracujemy. Klikamy Steama. Klikamy sobie najczęściej Eurotrack. Jeżeli mamy sobie w polu tym. Jeżeli byśmy przeszli do biblioteki, to samo byśmy zrobili. W zależności od ekranu ładowania do tego może czasami minąć paręnaście sekund / minut. W moim przypadku, jeżeli chodzi o czytanie do gry, zajmuje to troszeczkę więcej, ale już jest. 100% 2207 to jest nasz profil, który jest obecnie bez modów, bo na przykładzie profilu, który jest z modami, jest to oczywiście to samo, tylko że oczywiście trwa bardzo długo, w zależności ile mamy modów oczywiście. Jeżeli ktoś ma konsolę, czyli bodajże w konfigu, tam gdzie są dokumenty, Eurotrack i config, sobie ustawiamy oczywiście developer bodajże i konsolę, nie state, tylko samą konsolę z 0 na 1 i wtedy po zamknięciu gry wpisujemy sobie te dwie komendy, wyszukujemy, zapisujemy, czytujemy ponownie grę i klikamy tilde. Następującą komendę expo sobie od razu wpisujemy, taba, wyskakuje nam mirror rotation i server package. Klikamy to drugie, czyli server package. Klikamy enter. W naszym przypadku tutaj bez modów jest od razu. Natomiast z modami musimy troszeczkę poczekać sobie, żeby to eksportowało po prostu. Zamykamy tyldą. Wychodzimy od razu z naszej gry. I teraz tak. Zamykamy trackiego, jeżeli mamy aktywnego. Co teraz w naszym przypadku mamy zrobić? Sprawdzić, czy mamy obie pliki, czyli server package dat i SIIM. To jest nam te na razie dwa są niepotrzebne, ale zobaczycie później magię. Ponieważ wchodzimy w bibliotekę Eurotrack Simulator 2 Dedicated Server. To samo jest do Amerykana. Klikamy uruchom. Magia się dzieje od razu. Logujemy się na tutaj Anonymousa chyba, podejrzewam. Tak jest dokładnie. I mamy tak. Session name description mamy puste. Passworda nie mamy. Modów też nie mamy. Co robimy? Zamykamy to. Sobie odświeżamy. Schodzimy na dół. I mamy coś jak server config. SII. Klikamy to. Wpisujemy w lobby name test. Description możemy zostawić sobie. Ale możemy też wpisać sobie test. Welcome message siema. Password test. I tu moderation list może być test 0. Oczywiście. Zamykamy to. Zamykamy to. I oczywiście to musimy uruchomić. Inaczej nie damy rady. Mamy test, mamy test, mamy test. Schowamy se to. Eurotrack. Odpalamy sobie. Na spokojnie, żeby nie było. Cały czas CM Deck Steama działa nam. Jeżeli chodzi o to. Przerzucamy sobie ekrany ładowania.
Czekamy, tak. Czekaliśmy. No i mamy oczywiście potwierdzenie. Wczytujemy profil z modem lub bez modów. Się ładuje nam pasek postępu. I klikamy, jeżeli mamy jakiś kontroler, czy to pad, czy klawiaturę. Klikamy konwuje. Klikamy, wyszukuje nam pobieranie sesji. Jeżeli któreś będą, a powinny być dedykowane, podejrzewam. To powinny być. Pobieranie sesji w zależności, jakie mamy złącze, też jest ważne akurat w poszukiwaniu jakichkolwiek sesji. Jeżeli chcemy wbić do znajomego, no to tak samo jest. I wyszukujemy naszą sesję oczywiście, czyli test. Zobaczmy, czy jest gdzieś nasza sesja. Oczywiście, że jest. Proszę Państwa, chwila prawdy. Proszę Państwa, jesteśmy obecnie na sesji konwoju. Działa, działa. Koniec tematu. I możemy sobie pograć oczywiście, jeżeli mamy tylko znajomych, albo oczywiście sobie samemu pograć na takim dedykowanym, darmowym serwerze, takim od siebie po prostu, od SCS-u po prostu. Więc to by było na tyle z poradnika, jak stworzyć po prostu samemu dedykowany serwer do Eurotracka, jak i do ATS-a. Spokojnie, ten poradnik na przykładzie ETS-a również też działa na ATS-ie. To by było tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć i czołem. No i co? Widzimy się później w następnych filmach, jakie będą oczywiście. Bye!